Ja się nazywam Piotrek, a nazwa tej prezentacji to jest wpływ serwera na stabilność i bezpieczeństwo WordPressa. Nie bez powodu to jest gwiazdka, bo jest to wiedza uniwersalna, jak oznaczyłem, czyli niezależnie od tego, czy hostujecie strony internetowe u nas, czy u konkurencji, ta wiedza wierzę w to, że będzie równie przydatna i uniwersalna. I właśnie, słowo stabilność jest tutaj słowem kluczem, bo możemy podzielić sobie to, zdefiniować to słowo stabilność na dwie perspektywy. Powiedzmy sobie perspektywę bardziej techniczną. Wtedy możemy wykazać, że stabilność to jest chociażby bezpieczeństwo, które pozwala podtrzymać tą stronę w razie, kiedy coś się złego wydarzy. Również gotowość na duży ruch, w sytuacji, kiedy na przykład po prostu macie napływ ruchu i jest klientów i requestów więcej, ale też wydajność, która pozwala użytkownikom komfortowo z tej strony korzystać. No ale też nie każdy jest tutaj informatykiem na sali, więc mamy też taki drugi point of view, a tą drugą perspektywą jest takie rozumienie biznesowe tego pojęcia stabilności strony czy sklepu internetowego. No i jest to chociażby lepsza konwersja, chyba najważniejsze, co może być dla e-commerce'u, dla sklepów internetowych. Jest to też mniejszy bounce rate. Co to jest dokładnie bounce rate, o co zaraz za chwilkę Wam powiem. I niższe koszty administrowania, no bo chociażby łatwiej osiągnąć efekty pozycjonowania takiej strony czy takiego sklepu. I to są te trzy rzeczy, ale chciałbym to też udowodnić, więc zacznijmy sobie od udowodnienia tego. Tutaj widzicie wykres, na osi poziomej są przedstawione sekundy, a na osi kanałowej jest procent skutecznej udanej konwersji. Jak widzicie, już po 5, po 6 sekundach spadek tych konwersji jest nawet dwukrotny, więc to pokazuje, jak duże znaczenie ma czas ładowania się strony na konwersję, czyli na sprzedaż w głównej mierze. Bardzo podobnie ma się sytuacja z bounce rate'em, a bounce rate to jest taki moment, w którym na przykład ktoś znajduje w Google waszą stronę internetową, wasz sklep internetowy, no i klika sobie, próbuje wejść, widzi ikonę loading i po 10 sekundach stwierdza, że on to pierdzieli, odpuszcza i odechciał się dalej wchodzić. I to jest powrócenie. I to powrócenie jest tutaj przedstawione na wykresie i tak jak widzicie, już po 10 sekundach ten współczynnik odrzuceń potrafi sięgać nawet ponad 60%. I ostatnia rzecz, tutaj pewnie kojarzycie, to jest screen z Google PageSpeed Insight, chyba najpopularniejsze takie darmowe narzędzie do audytowania, do raportowania stron, sprawdzenia wydajności. I nie bez powodu jest tutaj też zawarty parametr, który się nazywa TTFB, to jest Time to Fetch Byte. I on podkreśla, jak istotne jest to, żeby ten serwer, na którym hostujecie wy lub wasi klienci strony internetowe, żeby był dobry, bo ten TTFB też pokazuje, ile zajmuje czas przechodzenia requestów pomiędzy serwerem a klientem, a stroną internetową, tak w pewnym sensie uproszczając. I teraz tak, nawet Google sam powiedział, to jest cytat z dokumentacji spolszczony, że w lutym w 2022 roku w naszych systemach rankingowych dla komputerów zaczniemy uwzględniać jakość serwisów internetowych. No i tak też się stało, słuchajcie, bo tutaj też jest link z dokumentacji i to jest właśnie z ich dokumentacji oficjalnej i widać, że jednym z elementów istotnych tych sygnałów jakości według Google PageSpeed jest też właśnie stabilność w takim rozumieniu, jak chociażby poprawne ładowanie się elementów, ale też no, ogólnie stabilność całej strony, tak? Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o teorię. I teraz mam dla Was, jako że mam tylko 15 minut, to mam dla Was takie trzy krótkie case'y, które udowadniają w praktyce, jak istotna jest ta stabilność na strony internetowe, na sklepy. Zacznijmy od case'u pierwszego, czyli Twoja strona znika w sekundę. Cofnijmy się na chwilkę do Afryki, do III wieku przed naszą erą, kiedy to istniała jeszcze Biblioteka Aleksandryjska. Możemy powiedzieć, że Biblioteka Aleksandryjska to było takie pierwsze data center. Oczywiście nie w takim rozumieniu jak dzisiaj, że komputery, tylko bardziej na zasadzie, że wszystkie mądrości tamtejszego świata były spisane w księgach, na pergaminach, na papirusach i tak. I co się wydarzyło? No i w 48 roku przed naszą erą, w wyniku interwencji Cezara, Aleksandria płonęła, również niestety Biblioteka Aleksandryjska i według relacji Kasjusza
szacuje się, że na zawsze przepadło ponad 400 tysięcy ksiąg w takim rozumieniu, że 400 tysięcy cennych danych, które nie są już do odzyskania. I dlaczego o tym mówię? Bo niespełna 2000 lat później w Strasburgu płonie największe data center w Europie, gdzie od tak znika ponad 3,5 miliona sklepów i stron z internetu. Nagle staje się offline. Tak wygląda efekt tego działania. Wyglądał. Po prostu nie dało się wejść na żadną z takich stron. I tutaj można podzielić sobie te firmy, te strony, które zostały tym problemem dotknięte, na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to jest taka, w której te e-commerce były offline przez nawet wiele dni, bo nie mogły się podnieść po tej awarii. I no, jak pewnie się domyślacie, w przypadku e-commerce'u to jest tragedia, tak? Bo w przypadku, kiedy duże firmy wydają dziesiątki albo setki tysięcy złotych na pozycjonowanie, to chociażby chwila nieobecności w internecie już powoduje, że to indeksowanie w Google spada i że ta reputacja strony zostaje zaburzona. A co dopiero mówić o dniach, czy nawet jeszcze dłużej. No i takie firmy miały problem. Natomiast część z tych firm wykorzystała tak zwany Disaster Recovery Plan. I tutaj przełożyłem tutaj screen z Bonito.pl, z ich Facebooka. Bonito to jest taka dość duża księgarnia, gdzie oni właśnie opisali, co się stało, że strona przestała działać, ale oznaczyłem jeden istotny fragment, kiedy to było napisane, że właśnie w ciągu 2 godzin nasz administrator wprowadził Disaster Recovery Plan i otworzył stronę Bonito.pl. Po kilku godzinach przerwy można składać zamówienia. Żadne ze złożonych wcześniej zamówień nie zostało utracone, co jest bardzo istotne. I to jest właśnie clue tego pierwszego case study, czyli aby sprawdzać kopie zapasowe, częstość, lokalizację, przydatność. Ważne, żeby te pliki były przechowywane też na jakimś właśnie innym serwerze, bądź pendrive, komputerze, cokolwiek. I żeby było to robione regularnie, bo wtedy po prostu w razie takiej awarii, poważnej awarii czy pożaru, który może się przydarzyć każdemu data center, każdej firmie serwerowej, jesteście w stanie szybko jakoś sobie przywrócić tą stronę do życia. Możliwie szybko oczywiście. I lecimy z drugim case'em. Twoja strona nie może złapać oddechu. Tutaj cofnijmy się do 2018 roku. To jest przykład w Polsce, jak się wydarzyło to. To był największy atak DDoS na polskiego dostawcę serwerowego. Mówiło się o tym pechowa niedziela, dlatego że polski internet właściwie stanął w miejscu na kilkanaście godzin. Największy dostawca, w którym ogromna ilość stron, serwisów funkcjonowała, po prostu został zaafektowany tym atakiem. A co to jest DDoS? No to jest taka sytuacja, kiedy na przykład w ciągu dnia wchodzi na waszą stronę 100 klientów, a nagle w ciągu paru sekund wchodzi kilkudziesięciu tysięcy klientów, czyli często na ilość zapytań. Ogromny ruch, ogromne obciążenie, którego nie jest w stanie znieść żaden serwer tak nagle, w takim dużym stopniu. I właśnie to się wydarzyło. Tutaj też jest podobny efekt, taki jak w poprzednim case study, które wam przedstawiłem, czyli na stronę nie można wejść. Pisał o tym nawet Niebezpiecznik, Rzeczpospolita. To było niedziela wieczór, kiedy to się wydarzyło, więc w poniedziałek od rana prasa się o tym rozpisywała, zarówno taka fizyczna, w fizycznej formie, jak i taka internetowa. Więc było grubo. To jak było grubo, to też pokazuje tutaj logo, które przytoczyłem. Nie dało się kupić biletów w Skycashu, także studenci, którzy sobie jechali gdzieś tam na uczelnię w poniedziałek rano czy do pracy, ludzie nie mogli sobie kupić biletu na tramwaj chociażby. Padł totalnie system rezerwacji w PKP Intercity. Jeżeli ktoś chciał się zarejestrować do lekarza przez portal e-pacjent chociażby, to wszystkie systemy NFZ padły, bo też domeny były utrzymywane u tamtego dostawcy. No i co istotne, domeny rządowe z końcówką gov.pl, więc grubo, jednym słowem grubo. I co w takiej sytuacji? Jak już mówiłem, dużo gazet się na ten temat rozpisywało i jednym z nich właśnie był Niebezpiecznik, który jest takim, mentorem, tak, w takich sytuacjach narażenia bezpieczeństwa, czy takich incydentów cyber security. No i tam tłumaczyli, to jest cytat z ich artykułu, że trzeba przepiąć domeny na Cloudflare. To jest takie mocna techniczna gadka, ale tutaj sobie pozwolę ją pominąć i powiem jeszcze prościej, że kluczowe jest to, abyście upewnili się, czy dostawca, u którego utrzymujecie stronę swoje lub swoich klientów, czy ma więcej niż jedno data center. Bo jeżeli tak, to
można w pewnym sensie rozłożyć taki atak DDoS poprzez różne węzły, poprzez różne serwery i w rezultacie jest to mniej obciążające. Strona może przez chwilę nie będzie działać, albo nawet może tego nie zauważycie. Może na chwilę zamuli, ale przynajmniej nie skończy się to tak, jak w tej sytuacji, kiedy pojawia się taki błąd, kiedy całkowicie jest niedostępna. Więc warto się upewnić. W przypadku CyberFox na przykład my mamy kilka data center i to się przydaje, aby ten ruch właśnie rozkładać poprzez poszczególne te data center. I ostatni case, trzeci. Ataki cybernetyczne, jakże w modzie ostatnio. Tu jest cytat z Dziennika Gazety Prawnej, bodajże sprzed 2 lat, ale jest, uważam, to wciąż aktualne, gdzie Gazeta Prawna donosi, że w ciągu 2 lat 3-krotnie wzrosła liczba ataków cybernetycznych na infrastrukturę NATO. Eksperci Google winą za nie Rosję i przekonują, że sieć stała się regularnym polem bitwy. Trudno się z tym nie zgodzić. To jest tutaj przykład takiego w praktyce, jak to może wyglądać, kiedy Google blokuje taką stronę czy taki sklep, bo zauważę, że jest tam jakiś malware chociażby. I co ciekawe, Google blacklistuje nawet 10 tysięcy stron dziennie z powodu przeróżnych takich ataków, przeróżnych takich zagrożeń. I tutaj przygotowałem też taką tabelkę dla Was z taką ściągą, gdzie jest pokazane najczęstsze typy ataków, które mają miejsce aktualnie na strony, na sklepy. I skutki, czyli na przykład, że spamerskie treści to może być pominięcie w SERP, co daje też tutaj oznaczenie w SERP-ie i ostrzeżenia w przeglądarce, czyli to. I właściwie większość z tych tutaj wymienionych ataków, można ich zapobiegać nimi już na poziomie serwera, bo jeżeli serwer jest dobry jakościowo, na którym utrzymujecie strony internetowe, to on posiada te przeróżne zestawy firewallów, zabezpieczeń. Bo wiecie, to jest tak, jak na przykład macie komputer w domu i macie jakiegoś firewalla, antywirusa, to z serwerem jest bardzo podobnie, bo to też jest komputer. Oczywiście on fizycznie wygląda nieco inaczej. Natomiast dalej jest na nim system operacyjny, jest na nim program antywirusowy. Oczywiście jest to trochę bardziej złożone, ale zasada działania jest podobna. Dlatego im bogatsze jest takie oprogramowanie, im więcej jest takich funkcji, które zabezpieczają te wasze strony internetowe, tym lepiej. No jest jeden wyjątek, już tak kończąc powolutku, bo przedostatnią pozycję sobie zobaczcie, phishing. To jest coś, co jest bardzo problematyczne. Phishing, jak prawdopodobnie kojarzycie, to jest sytuacja, w której na przykład dostajecie maila z Netflixa, myślicie, że to jest Netflix, wchodzicie tam, wpisujecie jakieś dane, okazuje się, że te dane lecą do jakiegoś hakera, bo formularz był podstawiony, strona tylko przypominała łudząco oryginalną stronę Netflixa. I nawet, nie wiem czy kojarzycie, ale w telewizji i również na YouTubie krąży taka reklama Google Chroma, w której Google całą treść tej reklamy poświęcił na to, żeby pokazywać, że Google Chrome jest odporny przeciwko phishingowi. Akurat nie mogłem całego wideo puścić, ale to jest screen, może kojarzycie, gdzie właśnie, no skoro Google w swojej reklamie poświęca tak dużo uwagi phishingowi w kontekście przeglądarki Chrome, no to też pokazuje, jak bardzo ten phishing stał się powszechny w ostatnim czasie. I jednym z elementów phishingu, tym co powoduje, że ten phishing jest tak skuteczny i tak się ludzie na niego nabierają, jest atak homograficzny, w którym to już w 2001 roku dwóch ludzi z Izraela opublikowało pierwsze studium na ten temat, bo zarejestrowali sobie, słuchajcie, domenę microsoft.com i udało im się to. Jak? Użyli do tego cyrylicy. I tutaj macie jeszcze parę przykładów, gdzie na pierwszy rzut oka nie widać za bardzo różnicy. A jak wiadomo, przeglądamy sobie z rana często w biegu różne strony, różne maile, no i trzeba by się przyjrzeć, żeby zauważyć, że coś jest nie tak. No i tak właśnie wykorzystują to ludzie. Sephora na przykład przez H, której jest użyta cyrylica, literka cyrylicy, zamiast oryginalnej literki H. Eobuwie, której W jest łudząco podobne do oryginalnej literki W. Także to jest to, na co ludzie się tak łapią, no bo jesteśmy tylko ludźmi, a nie maszynami. I najgorsze jest to, wprowadzając taki trochę negatywnego nastroju, że takich stron z takimi krzywymi takimi literkami jest ponad 920 tysięcy. I to dla samej końcówki .com, więc liczba jest ogromna. A co więcej, ponad 80% z nich legitymuje się certyfikatem SSL, czyli ma tą chudeczkę, co dodatkowo pozwala nabierać, mówiąc brzydko, tych ludzi
bo myślą, że skoro jest certyfikat SSL, to wszystko jest w porządku z tą stroną. No a to się okazuje, że to jest zwykły taki, wiecie, darmowy Let's Encrypt, który można sobie zaimplementować, zwykła DV-ka i nie ma nic wspólnego z legitną stroną internetową. I ostatni slajd już. Skupiłem się na tym, żeby ta preska nie była sprzedażowa i tak też będzie do końca. I chciałem tylko wam pokazać narzędzie, które jest w pełni darmowe u nas w CyberForks. I ono zostało stworzone właśnie na potrzeby tego zagrożenia phishingowego. Bo tak jak mówiłem, wszystkie te popularne zagrożenia niwelujemy w CyberForks już na poziomie dobrej architektury serwerowej. Natomiast w przypadku tego phishingu wymyśliliśmy narzędzie, które polega na tym, że wpisujecie sobie nazwę strony internetowej swojej na przykład i dostajecie listę, w której widzicie wolne domeny gotowe do zarejestrowania, których nazwy są łudząco podobne do waszej oryginalnej nazwy strony i mogą zostać potencjalnie użyte właśnie do przeprowadzenia phishingu z użyciem waszej strony internetowej. Więc klienci używają tego w ten sposób u nas. To się w ogóle bardzo fajnie przyjęło. Klienci używają tego w ten sposób, że rejestrują sobie te domeny, które naprawdę mogą stanowić jakieś zagrożenie i utrzymują, forwardują je sobie na swoją oryginalną stronę. Dzięki temu chociaż w taki sposób mogą nieco zniwelować to zagrożenie phishingowe. Dziękuję bardzo. Zmieściłem się w czasie. Bye, dalej.